Hej, siema, witam Was w jednym z ostatnich już odcinków Strefy Mundialu. Po finałowym meczu z Holandią bohaterem całej Argentyny był bramkarz Albiceleste, czyli Sergio Romero. Dlatego dziś odcinek Strefy Mundialu w całości będzie poświęcony właśnie jemu. Na początek dość tania sensacja, bowiem okazuje się, że w meczu z Holandią podczas serii rzutów karnych Sergio Romero po prostu ściągał. W internecie jest już filmik pokazujący, jak bramkarz Argentyny przed każdym strzałem sprawdza na kartce, jak dany zawodnik rywala uderza 11. Niewielu skojarzy, że Romero już kiedyś pracował z Van Halem i do dziś wypowiada się o nim w bardzo pozytywny sposób. Kiedy przyszedłem do AZ Alkmaar, wkroczyłem w całkowicie nowy świat. W Holandii czułem się zupełnie obco. W szatni musieliśmy mówić po holendersku, ale trener rozmawiał ze mną po hiszpańsku i to pozwoliło mi przetrwać pierwsze miesiące w nowym klubie. Van Hal okazał się być moim wybawcą. Przykład tego, jak życie potrafi być przewrotne. 7 lat temu bramkę Romero strzelił Polak, Dawid Jańczyk. Co prawda, Polacy przegrali wtedy na Mistrzostwach Świata w Kanadzie z Argentyną 3-1. Niewielu wie, że Sergio Romero nosi ksywkę. Otóż wszyscy mówią na niego mały i szczególnie śmiesznie wygląda to przy gościu, który ma jednak 1,92 m wzrostu. Skąd to się wzięło? Otóż Sergio Romero ma dwóch braci i obaj są koszykarzami, dlatego gdy byli młodzi, faktycznie Sergio był zawsze przy nich mały. Od sezonu 2008-2009 był podstawowym bramkarzem AZ Alkmaar i zdobył wtedy mistrzostwo kraju. Zaliczył 18 czystych kąt, aż do czasu, gdy złamał nadgarstek. Jak do tego doszło? Otóż po przegranym ćwierćfinałowym meczu Pucharu Holandii Sergio Romero sfrustrowany schodził z boiska i uderzył pięścią w szybę. W nadgarstek poszedł, kontuzja na życzenie. Trzeba przyznać, że w tym sezonie Sergio Romero się zbytnio nie nabronił. 3 razy wystąpił w ligę, 5 występów dołożył w Pucharze Anglii i tylko 1 w Pucharze Ligi. Łącznie obronił 4 strzały. Czy można więc zdobyć Mistrzostwo Świata z bramkarzem, który od roku praktycznie nie broni? Poczekajmy kilka dni i z pewnością będziemy znali odpowiedź. I ostatnia już ciekawostka. Otóż przed serią rzutów karnych w meczu z Holandią Javier Mascherano powiedział do Sergio Romero: dziś zostaniesz bohaterem. Trzeba przyznać, że obrońca Barcelony zupełnie się nie pomylił. Okej, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, napiszcie komentarz, bo bardzo lubimy je z Minkiem czytać. I co najważniejsze, zapraszam Was na Strefę Futbol na Facebooku, tam odwiedźcie nasz fanpage, link do niego jest w opisie. I to tyle chyba, dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.